Cześć, tu Abel Zelmarku. W tym filmie opowiem Wam o tym, jak wiele możliwości dają akcesoria i stacje dokujące do wzmocnionych tabletów. Z doświadczenia wiemy, że akcesoria potrafią znacznie usprawnić pracę z tabletem. Różne sytuacje wymagają różnego rodzaju dodatków, więc w naszej ofercie do każdego modelu tabletu możecie dobrać szereg dedykowanych akcesoriów, dzięki czemu będziecie mogli wygodniej, bezpieczniej i bardziej efektywnie korzystać z komputera. Wśród akcesoriów możemy wyróżnić te służące do wygodniejszego trzymania i przenoszenia tabletu, rysiki, digitizery, baterie o zwiększonej pojemności, dodatkowe klawiatury oraz różnego rodzaju zasilacze i ładowarki do baterii. Poza tym do każdego modelu możemy dobrać biurowe i samochodowe stacje dokujące, ale o tym w dalszej części materiału. Niezależnie od branży i środowiska pracy, w jakich pracujemy z tabletem, do każdego modelu producenci proponują do wyboru szeroki wachlarz dedykowanych akcesoriów, z którymi praca staje się bezpieczniejsza, bardziej efektywna czy po prostu przyjemniejsza. Bardzo użytecznym i popularnym akcesorium są dedykowane do poszczególnych modeli tabletów klawiatury Rugged, które łatwo zmieniają tablet w laptop, znacznie zwiększając tempo wprowadzania danych do urządzenia. Omówmy kilka rzeczywistych przykładów wykorzystywania akcesoriów w konkretnych branżach. Energetyka, branża paliwowa. Tutaj użytkownicy w tych branżach często wykorzystują tablety na zewnątrz, więc polecane są wszelkie akcesoria do przenoszenia, na przykład twarda rączka do tabletu, szelki dwu- i czteropunktowe oraz torby nylonowe, a także akcesoria do wskazywania, czyli rysiki i digitizery. Poza tym często doceniany jest również dłuższy czas pracy na baterii, dlatego producenci przewidzieli możliwość wyposażenia części modeli w baterie o zwiększonej pojemności. A jeśli tablet jest wyposażony w funkcję wymiany podczas pracy, mamy możliwość dokupienia drugiej dodatkowej baterii. Transport, logistyka, magazyny, fabryki. Pracownicy, którzy często przez długi czas korzystają z tabletu, trzymając go jedną ręką, na pewno docenią użytkowość handstrapów, czyli obrotowych uchwytów na rękę, które można też wykorzystać jako podstawka do komputera. Wśród pracowników tych branż, poza akcesoriami do przenoszenia i wskazywania, często spotyka się również potrzebę montażu tabletu, np. przy taśmie produkcyjnej, na ścianie, w wózku widłowym lub w jakimkolwiek innym pojeździe. Do bezpiecznego montażu tabletu w pojeździe lub przy linii produkcyjnej są potrzebne specjalne stacje dokujące. Obecnie do każdego modelu tabletu możemy dobrać dedykowane stacje dokujące samochodowe. Rekomendujemy takie marki jak Havis, Gamber Johnson oraz Durabook. Stacje dokujące samochodowe mają możliwość montażu do różnych powierzchni za pomocą VESA 7.5. Biurowe różnią się tym, że są przeznaczone do postawienia na płaskiej powierzchni, takiej jak biurko. Warto również wspomnieć, że poza tym, że każdy tablet sprzedawany jest w zestawie z ładowarką sieciową, istnieje możliwość dodatkowego zaopatrzenia się w dedykowane ładowarki samochodowe, a dla niektórych modeli również w ładowarki wykonane zgodnie ze standardem Military Standard 461 oraz ładowarki z wejściem typu C. Dedykowana stacja dokująca wraz z ładowarką pozwala bezpiecznie i wygodnie zamontować tablet w pojeździe i jednocześnie ładować urządzenie. W stacjach dokujących dostępne są różne rodzaje wejść w zależności od wybranego modelu. Stacja dokująca może być wyposażona w USB, HDMI, RJ45, VGA, złącze mikrofonowe i słuchawkowe oraz złącza do anteny pastrzu. Dostępność takich rozwiązań w wielu przypadkach znacznie zwiększa użyteczność sprzętu, dzięki czemu zwrot z inwestycji jest jeszcze szybszy. Jak widzicie, dla wielu użytkowników tabletów w różnych branżach akcesoria do nich mogą znacznie przyczynić się do poprawy pracy i nie tylko wpłynąć na komfort użytkowania, ale również na poprawę wydajności pracy z tabletem. Zachęcam do zapoznania się z katalogami akcesoriów do wybranego modelu. Szczegółowe informacje i katalogi znajdziecie na naszej stronie internetowej. Po kliknięciu na dowolny model tabletu otrzymacie informacje o dedykowanych do niego akcesoriach. W opisie tego filmu jak zwykle znajdziecie potrzebne linki, a w razie dodatkowych pytań również kontakt do mnie, gdzie chętnie odpowiem na Wasze pytania. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!